mocne światło z tamtej strony, ale jest okej, bo to światło jest niskie, takie jak na północy Norwegii. Bardzo fajne i podoba mi się to światło. Dzisiaj jest dobry dzień do nagrywania i bardzo fajny temat. A mianowicie, słuchajcie, od czasu do czasu przeglądam też tanie drony. Robiłem taki przegląd najlepszych dronów z GPS-em w 2019 roku. Do 200 dolarów to było mniej więcej założenie, czyli mniej więcej do 700-800 złotych. I dzisiaj mam jeden z egzemplarzy, który wzbudził moje największe zaufanie. Jest w absolutnej czołówce na pewno ten dron, a mianowicie jest to X8 Cetus. Niektórzy nazywają go Cetus, a niektórzy Cetus po polsku. Jest to fantastyczny dron, który nie kosztuje przede wszystkim dużo, bo kosztuje około mniej więcej 500-600 zł. I jak na dron z GPS-em, jest on tani. Mamy w komplecie jedną baterię. Oczywiście możemy kupić sobie więcej, ale w podstawowym komplecie jedna bateria. Do tego kontroler, który jest genialny. Cztery silniki bezszczotkowe, bateria jest wymienna, karta pamięci, slot karty pamięci z boku, też super sprawa, i kamera 1080p, która jest montowana na stałe, czyli ona nie jest uchylna z przodu. Nie mamy tutaj oczywiście stabilizacji, bo to jest dron, który służy głównie do nauki, więc jedyne co, to pewnie mamy jakąś namiastkę stabilizacji elektronicznej, ale nie mamy tutaj mechanicznej stabilizacji w postaci gimbala. Jego mocne strony to na pewno to, że ma GPS, na pewno bezszczotkowe silniki genialne, zasięg mniej więcej do 300 metrów, całkiem fajna aplikacja, którą testowałem, i bardzo dobry kontroler. W tej chwili uruchomiłem kontroler, włożyłem mu baterię. To jest dron trochę inny niż drony z DJI, ale jest też tani dzięki temu i całkiem dobrze się sprawuje. Połączymy go z aplikacją, on łączy się poprzez Wi-Fi, a także skalibrujemy kompas. Po chwili powinien być już gotowy do działania. Widać, że w tym momencie on nas prosi o kalibrację kompasu. I tego typu drony, co ciekawe, za każdym razem kalibruje się w nich kompas. Już w tej chwili jest ok. Teraz spróbujemy połączyć się poprzez Wi-Fi. Z nim jest już połączony. Wchodzę do aplikacji, która się nazywa JJRC. Dobrze. I w tej chwili mamy już podgląd, jeżeli chodzi o naszą kamerę. To, co spróbujemy zrobić teraz, to go uruchomić i polatam tutaj blisko. Sprawdzimy, jak on się sprawuje w powietrzu, jak ta kamera działa. Takie podstawowe testy, nic wielkiego. GPS mu włączyłem. Mamy 16 satelit w tej chwili dostępnych, także jest bogata sprawa. Jedziemy. Startuje automatycznie. Fantastycznie lata ten dron. Oczywiście kamerę ma bez gimbala na stałe, zatem jeżeli on się przechyla, to cały obraz też się przechyla. Ale jest to dron typowo do nauki i faktycznie bardzo dobry jest też kontroler. To, co tutaj u niego można wyróżnić, to genialny kontroler, który jest stosunkowo duży, masywny i bardzo ładny. Ma wyświetlacz LCD, pokazuje nam, co się dzieje. Wygląda na to, że nam się skończyła bateria. Okej, słuchajcie, parę słów na temat kontrolera, bo on jest naprawdę zjawiskowy. Te anteny, proszę się nie zmylić, bo to są atrapy. Antena jest zabudowana oczywiście w środku. Kontroler jest zasilany poprzez baterie, te paluszki, duże paluszki tak zwane, czyli AA. Mamy tutaj cztery baterie, które zasilają ten kontroler. Włącza się go i wyłącza poprzez switch tutaj. I to, co jest fajne, że można w nim wyłączyć GPS. Niewiele osób o tym wie. I to jest nawet lepsze niż w dronach DJI, że mamy możliwość wyłączenia GPS-u i poćwiczenia w trybie ATI. To jest ta funkcjonalność.
Tryb headless jest przeznaczony dla początkujących. Nie wiem, czy wiecie, co to jest headless. Jeżeli nie wiecie, to znaczy, że nie jesteście pewnie początkującymi. Drążki ustawione są w trybie drugim. Można oczywiście je przestawić, czyli tak samo jak w dronach DJI. Tutaj mamy góra, dół i skręt w lewo, skręt w prawo, a tutaj mamy przemieszczanie się w płaszczyźnie, czyli przód, tył, lot w lewo i lot w prawo. Fantastyczna funkcjonalność. Mamy blokadę też kontrolera, mamy automatyczny start i powrót do domu, także przełączenie z trybu zdjęciowego. Bardzo fajny wyświetlacz, który pokazuje nam zasięg, pokazuje nam GPS, pokazuje nam stan baterii. W tej chwili nie jest podłączony ten dron, ten kontroler z dronem. I bardzo fajnie leży w dłoniach, naprawdę genialnie się steruje. Mam wrażenie, że jest nawet lepszy pod kątem funkcjonalności niż kontroler od drona DJI typu Mavic. On jest już prawie taki fajny jak kontroler do Phantoma albo do Inspire'a. Okej, okay, Cetus jest już gotowy, mamy odblokowane 13 satelit, to co widać tutaj na wyświetlaczu na dole. Zasięg jest bardzo dobry, bateria pełna, dystans zerowy, moduł drugi to jest kontroler, to co widzimy w tej chwili. Spróbujmy go w takim razie uruchomić. Okej, następna sprawa, jaką zrobimy, to sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy wyłączymy nasz GPS. Teraz jest GPS włączony, teraz jest wyłączony. Widać, że go mocno znosi, nie trzyma pozycji w ogóle. Więc świetna okazja, żeby poćwiczyć w ATI manewry. Faktycznie można poćwiczyć sobie manewry w ATI. I to jest wielka przewaga tego drona nad na przykład DJI-em, że tutaj możemy wyłączyć GPS i sami zdecydować, co chcemy z dronem robić. Widać, że pięknie go nam znosi w tym momencie. Doskonale to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję. Spróbujmy teraz stąd go pokazać. I takie ćwiczenia można porobić, na przykład w tym momencie ósemki, prawda? Polatać trochę po ósemce. Popatrzeć, jaka to jest bezwładność, jak to wygląda. A jeżeli chcemy włączyć GPS, to go włączamy tutaj. I w tej chwili kontroler nam to ewidentnie pokazuje. Fantastycznie. Dobra. Teraz powinien podążać. Tak. Podąża za mną. Powolutku się zbliża. Dobrze. A teraz, jeżeli się ja do niego zbliżę, to on powinien się oddalić. I to dokładnie tak jest. Ok? Teraz spróbujmy włączyć go w trybie orbit. I widać, że teraz orbituje. Trzeba uważać tylko na przeszkody, bo on może faktycznie uderzyć we mnie. Pamiętajcie, że on nie ma funkcjonalności takiej jak omijanie przeszkód. Bardzo ładnie krąży. Ok, następna sprawa to podniesiemy się dość wysoko. Zobaczymy, jak on sobie radzi. Ja teraz spróbuję nagrać też to, co widzimy. Spróbujmy podnieść się na wyższą, dużą wysokość. Jesteśmy w tej chwili na 50 metrach. To całkiem dobrze sobie radzi. Teraz jestem bardzo wysoko. Przynajmniej tak mi się wydaje po tym widoku z kamery. Pokazuje mi, że jestem na wysokości mniej więcej w tej chwili około 70 metrów. Wygląda to dość ładnie, jeżeli chodzi o baterię. Teraz mamy sygnał, że jest słaba. W takim razie zróbmy zwrot w jedną stronę. Widać tutaj okolice. Widać tutaj mieścinkę. Na drugiej stronie co mamy? Las. Świetnie, jesteśmy oddaleni 60 metrów od nas. Jak widać, kamera spogląda w dół, jest dosyć duża dystorsja. Ale okej, to co chciałbym zrobić teraz, to wciśniemy Return Home. Zobaczmy, czy on wraca. Tak, podnosi się.
Jest na 90 metrach w tej chwili. I wraca do nas. W tej chwili już jest na odległości 0. Jesteśmy na zerze, czyli zaraz będzie lądował. Obniża się. 86, 85. Dobrze się obniża. To tutaj wygląda dobrze. 70. Bardzo dobrze to mamy. Bardzo spokojnie sobie schodzi do lądowania. 20 metrów. Okej. Mamy to 5 metrów i zaczyna lądować. Świetnie, bardzo dobrze to ogarnął. Dobrze, słuchajcie, parę słów tytułem podsumowania, jeżeli chodzi o Cetusa X8. Genialny dron do nauki, niedrogi przede wszystkim. Naprawdę te ceny są niewysokie, w okolicach 500 zł. Oczywiście może być więcej, typu 800, jak mamy pewnie te 3 baterie plus dodatkowe akcesoria typu case. Ale dron, który cechuje się przede wszystkim bezszczotkowymi silnikami, to jest genialne. Wymienna bateria, gniazdo pamięci microSD. Do tego fantastyczny kontroler, który naprawdę zapewnia genialne cechy typu przejście w tryb ATI, czego nie ma nawet w dronach DJI. Czas lotu około 16 minut mniej więcej, tak szacuję, nie mierzyłem dokładnie tego lotu. Wysoko wznosi się, pewnie lata, bardzo dobry jest GPS tutaj, świetnie trzyma GPS. Trzeba go za każdym razem kalibrować, z tym jest specyficzny. Aplikacja nas nie puszcza i trzeba się trochę przyzwyczaić zarówno do aplikacji, do funkcjonalności. Okej, słuchajcie, jakie jest następne pytanie? Przede wszystkim, dla kogo jest ten dron? To może być dron dla dzieci, ale ja bym powiedział, że bardziej dla osób, które chcą się nauczyć, bo tutaj można nauczyć się latać. Idealnie przechodzi w tryb ATI i można nim zasterować. Ma żyroskop, więc trzyma się naprawdę ładnie i trzyma też wysokość. Ogólnie do poprawy, co tutaj mogłoby być? No pewnie kamera, no ale to wiadomo, że za parę stówek my nie jesteśmy w stanie ogarnąć idealnej kamery. Wyświetlacz jest fajny tutaj, dobrze pokazuje. Trzeba się trochę nauczyć komunikacji z nim, bo widać, że on komunikuje się głównie poprzez sygnały dźwiękowe, czyli ilość piknięć, ale także poprzez światła, więc tutaj trzeba trochę instrukcje postudiować, jeżeli chodzi o światła. Słuchajcie, i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o tego drona. Ja go serdecznie polecam, link do niego znajdziecie poniżej. Rekomenduję raczej co najmniej dwie baterie. Jedna to jest trochę mało. Ja teraz latałem na jednej w takim trybie oszczędnościowym, że parę razy lądowałem. Natomiast dwie, trzy baterie, idealna sprawa. I warto też pomyśleć o tym, jaki case do niego dokupić, w czym go przewozić. Dobre jest też to, że on ma na stałe ramiona. Pomimo, że jest mały, jest trochę może większy niż Spark. Podobnych gabarytów jak Spark. Jest troszeczkę cięższy od Sparka, bo waży mniej więcej 440 gramów. Spark waży 300. Natomiast on fajnie bardzo w locie wygląda i przede wszystkim dobrze się sprawuje. I jednocześnie ma taką konstrukcję, która jest odporna na kolizje. Te śmigła też wyglądają na mocne, na pewno mocniejsze niż śmigła DJI. W komplecie mamy drugie śmigła, drugie 4 sztuki śmigieł. Więc można śmiało poćwiczyć. Przede wszystkim części są do niego, baterie, wszystko jest tanie. Ten dron sam jest tani, takich dronów, nawet jak go rozbijecie, to się nic nie dzieje. Ja wielokrotnie dostaję takie informacje od chłopaków, że na przykład no, są fotografami, ale nigdy nie latali i znają się doskonale na optyce, znają się na parametrach ekspozycji i tak dalej, natomiast nie potrafią latać i chcieliby sobie poćwiczyć. Uważam, że ten dron JJRC, czyli JJRC Cetus, niektórzy mówią Cetus, niektórzy Cedars, to zależy, ale to jest jedna z fajniejszych propozycji obecnie na rynku. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp, gdzie za 10 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo
bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp. Lata bardzo ładnie, jest mega stabilny, jeżeli chodzi o GPS. Zaraz zrobimy test GPS-u. Pierwszy test, jaki zrobię, to jest czy jak on łapie GPS. Już wam to pokażę. Tylko troszkę go dajmy niżej. Ok? Wraca na swoje miejsce wspaniale. Jak zauważyliście, może nie trzyma idealnie, bo on nie ma sensorów, ale sam GPS działa bardzo dobrze. Mamy w tej chwili 15 satelit. Dobra, to teraz zobaczmy, jak on się zachowuje. Teraz zobaczmy, jak się zachowuje, jeżeli wyłączę mu, przełączymy go w tryb ATI, czyli tym przyciskiem przełączamy go w tryb ATI. Leon! Leon!